oświadczenia i komunikaty. Ja chciałbym Państwa poinformować, że w najbliższy piątek o godzinie 10:00 poinformować i zarazem też zaprosić poniekąd. Odbędzie się taka uroczystość odsłonięcia pomnika nieznanego żołnierza. Fundatorem tego pomnika jest pan Włodzimierz Wolny. Jak Państwo pamiętacie, oznaczony przez nas medalem za osób zasłużonych dla dzielnicy 11. Gdyby taki patronat nad całą tą uroczystością, bo to warto wspomnieć, że cmentarz przy ulicy Wspólnej na Woli Kucharskiej jest wspólnym cmentarzem dla Woli Kucharskiej i dla Łagiewnik. Objąłem ja jako przewodniczący dzielnicy 11 i pan Krzysztof Mucha, przewodniczący dzielnicy 9. Uroczystość będzie miała pewną taką dość podniosłą oprawę. Będzie kompania honorowa Wojska Polskiego, która za uroczystą salwę. Pan prezydent Majchowski został zaproszony, pan przewodniczący Rady Miasta Krakowa został zaproszony i potwierdził obecność. No, także warto też, żeby tutaj Państwo radni, ci, którzy oczywiście mogą się pojawić. Także tyle z mojej strony. Muszę przypomnieć termin. O najbliższy piątek o godzinie 10:00 rano. Na cmentarzu przy ulicy Wspólnej. Będą także w szkoły z terenu Woli Kucharskiej, z terenu Łagiewnik i Młodzież Szkolna. Nie bardzo już był czas, bo pan Włodzimierz tak troszkę dość późno poinformował mnie o całej uroczystości, tak więc nie było czasu na przygotowanie tego całej takiej procedury takiego objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy, no ale dwóch przewodniczących takim patronatem objęło uroczystość. Dobrze, jeszcze w tym punkcie ktoś z Państwa radnych jakieś oświadczenie, komunikat? Pan przewodniczący Stany, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest prośba szczególnie do zarządu, ponieważ zespół bezpieczny pracy został, jeżeli chodzi o zapytanie w mojej osobie, no bo przedtem był przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który działał za granicę. Natomiast był też posłanec, którego nie ma. W związku z czym wniosek jest mój, że jakby można było uzupełnić ten zespół o przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, o pana radnego Stanisławskiego. Zresztą pan radny uczestniczył już w ostatnim posiedzeniu Zespołu Bezpiecznego Krakowa. Wydaje mi się, że to jest zbieżne stanowisko, ale dobrze było. I że oczywiście ktoś z radnych, a potem, jeżeli można, panie przewodniczący, poprosiłbym o uruchomienie takiej wniosku. Pan przewodniczący wyraża chęć zasiadania w pracach. Miło mi wygląda zespołu. No to dobrze. Nie wiem, czy to stosowny projekt uchwały oczywiście przygotujemy na kolejną sesję. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan Wizytior. Ja chciałbym Państwu przypomnieć, że ukazało się już nowe wydanie wrześniowe Gazetki Dzielnicowej i bardzo bym prosił Państwa radnych o zabranie po prostu tych gazetek i przekazanie mieszkańcom. Dobrze, nie, czy ktoś z Państwa radnych jest? Może jeszcze zadam pytanie, jeśli jakieś macie Państwo uwagi do protokołu zostawić. A, to pan Kazimierz. Pan Kazimierz mi powiedział, to jest jeden z lepszych. Podzielam. Dobrze. Szanowni Państwo, przewodniczący komisji, macie terminy. Komisja Kultury 2 października, godzina 17:30, jest to wyjątkowo środa. Komisja Zdrowia 3 października, godzina 17:00. Tylko ja też ponawiam swój apel, żeby nie wszystkie komisje w jednym dniu, bo to rodzi... Mówię wcześniej przewodniczącym. Komisja Edukacji, 7 października, godzina 17:30.
No Komisja Sportu tak samo, w tej samej biedźnie. Ale będziemy mieć na innej sali, tak, że musicie nas jest trzech. Proszę nas o siódmego? Że nas osób z tym sportem serda w komisji edukacji, więc nie będzie przejść. Tak jest. Komisja Infrastruktury? 7 o 18. I jeszcze rewizyjna, to 7 tylko, że o 19. Mieszkanie ma 3 godzina 17.30. A porządności 7 o godzinie 19. Średnio powiedzmy tutaj do mojego apelu się przewodniczący stosuje. Ale telewizji pani przewodniczący też nie ma żadnego członka do bezpieczeństwa. Nie, nie ma wspólnego. No, nie ma wspólnego. Nie ma wspólnego. W związku z tym, szanowni państwo, zamykam 37. sesję Rady Ziemi 19.